Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, czwartym odcinku z serii Battle Isles The Andosia World na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wielka bitwa. Spychamy wroga, tak naprawdę, z jego pozycji. Więc ciśniemy. Dobrze, mrówki, wszystko inne dojechało. Tutaj ofensywa, że tak powiem, kanionowa trwa. No dobra. Dobra. Wraża piechota próbuje szturmować kanion. To się dla nich skończy oczywiście rzezią. Uszkodzona jednostka. Ten złom trzeba było zniszczyć, żeby móc sobie utorować tutaj drogę. Ruszamy dalej. Dobrze, czołgi pędzą przed siebie. Dajcie mi moich snajperów. To nie był dobry pomysł. O, fuck. Uszkodzona jednostka. Jeszcze w dodatku nie mam go w zasięgu. Dobrze, zniszczyliśmy ich. Dobra, spróbujmy zdjąć tego komandosa. Znaczy tego, tą ciężką piechotę. Dobrze! Dobra, i teraz tak. Lotnictwo. O, dawaj. Ale ich tu jest. To widzicie, ile tu nas srało? Ale obsadzili te góry. O, i tu jest komandos, który mnie kosił. Ale ich tu nas srało. Dobra, dawać, wjedziemy czołgami. Działka Gatlinga nie powstrzymają czołgów. Uszkodzona jednostka. Szczególnie jeżeli czołgi odwrócą się pancerzem czołowym do wroga. Dobrze, ściągamy mrówki. Mrówki do pomocy. Naprawiać, uzupełniać paliwo. Dobrze, mrówki już pomagają. A my jedziemy dalej. Tu jest ciężka piechota. Ciężka piechota na razie do niczego mi się nie przyda. Do niszczenia
portu lotniczego przyda mi się ciężka piechota. Dobra, dajcie mi jednostki stacjonarne i dajcie mi jedno lotnisko. Będzie mi ono potrzebne. Do czego? Do tego, żeby pozbyć się wroga. O kurde, ale ich tam jest. O ja pierdzielę, jeszcze wyrzutnia rakiet. Dawać, wjeżdżamy. Ja tutaj będę musiał postawić tą stację przekaźnikową. Dobra, niech jest tu na wejściu do kanionu. Może dzięki temu kolejną stację uda się postawić już za kanionem. To by było dobre. Ty zgarniaj ten złom. A wy ruszać się i jedziemy budować pszczółek po drugiej stronie kanionu. Ten MacPick niech podjedzie tutaj, niech stoi razem z tą mrówką. Gdzie będą działy złe rzeczy. Dobra, lotnisko się wyprodukowało. Co ten wąż tu ma w sobie? Dwie ciężkie piechoty. I już nie mają podglądu na ten obszar. Dobrze. Wygląda na to, że rozerwaliśmy ich siły na pół, bo port lotniczy został odcięty dzięki temu, że tutaj kontrolujemy to przejście i to przejście. Więc mamy inicjatywę. Dobra, ciśniemy. Dobra, jednostki z obszaru portu lotniczego próbują kontratakować. My spróbujemy podjechać tutaj, żeby od góry wspierać atak na... Na co? Na kanion. Dobra, najpierw kierunek port. Dobrze. Raszujemy na nich. Rozjechać ich tymi czołgami. Niestety jedna z mrówek już jest bez energii. I to będzie jej największy problem, że ona nie będzie miała tej energii, dopóki nie podciągniemy linii energetycznej. A w sumie mam pomysł. Dawaj z tym miotaczem ognia w drugą stronę. Mam pomysł, co zrobimy, wiecie? Mam świetny pomysł, co zrobimy. Zaraz zobaczycie, co zrobimy. Budujemy dwie linie energetyczne. Ja tu trafię stąd tą wieżyczkę. Ale z żałosnym skutkiem. Ale tu mogę podjechać łazikiem i mogę łazikami ją stąd ostrzeliwać. Dobra, komandosi, wsiadać do środka. Mamy dwóch. I jedziemy w tamtą stronę, bo musimy całe te wzgórza oczyścić z tej piechoty, żeby nam nie zrobili sabotażu i nie wbili nam noża w plecy w kolejnej misji, gdy będziemy szturmować tam wrogi obszar.
Dobrze, tu natomiast przeciwnik dostał takie bęcki i taki łomot. Ich obrona w zasadzie tu się załamała. Paniale. Dobrze, tu jest ich dużo. Ale to my sobie z tym poradzimy. Naprawa potem. Nie ma teraz czasu na naprawę, przyjacielu. Żebyś dostał naprawę, to musi jeden z czterech naszych etapów się udać, czyli przebicie się przez kanion musi się udać. Na razie udało się przebicie od góry, wam się udało przebicie. Udało się przebicie w stronę portu lotniczego, więc teraz w zasadzie został już tylko ten front. I jeżeli ten front uda się oczyścić, dobrze, świetnie. Nieświetnie. Sięgnę go tam? Nie sięgnę go. Trudno. Już prędzej. Nie zaszkodziłaby mi wizyta w warsztacie. Tak, dobrze, to fajnie, że nie zaszkodziła. Przyjacielu, naprawiaj wszystko. Tankuj wszystko. MacPick, dobra. Mrówka. O, dobra. No, automatyczny ruch, świetnie. Dobra, naprawiaj, tankuj wszystkich. A my... zrobimy zaraz chamski numer naszemu wrogowi. Najpierw tutaj ściągniemy jednostki. Teraz weźmiemy transportowca. Transportowiec niech płynie z powrotem do portu. I w tym porcie niech on zgarnie nasze stacje przekaźnikowe energii. Dobra. I na tym sobie możemy tą turę zakończyć. Dobrze. Świetnie. Rozmiar łazika to jest 4. Można ich wyprodukować 6. Dobrze. Mrówki nie będą potrzebne. Ale tu piechota może też nie, ale te mają 6, czyli można by zrobić 4, nie, możemy zrobić 8. Jednego ksodoma zrobimy, bo się przyda. Dwa śmigłowce jeszcze, dobra, mamy na tyle zasobów, więc możemy cisnąć z tym projektem. Dobra, ten front posuwa się do przodu. To mnie akurat bardzo cieszy, bo to jest główny front potrzebny do zrobienia misji. Sięgnę go? Nie sięgnę go. Taki dzień. Dobra. Niech ten wąż na niego poczeka.
dobrze. To jest bardziej niszczyciel czołgów niż czołg, tak naprawdę. Ewentualnie działo samobieżne. Bo czołg charakteryzuje się tym, że ma ruchomą wieżyczkę. Tymczasem działo samobieżne ma tą wieżyczkę nieruchomą. Ma działo nieruchomo zamontowane na sztywno. Działo samobieżne nie jest, musi obrócić całym kadłubem, żeby zmienić kąt, pod jakim strzela. Czołg tego nie musi robić. Dobrze, tu jest czysto. Więc tak, ten front mamy przebity i przeciwnik już tu nic nie zrobi. Więc nasze zadanie teraz to jest puszować tutaj. To dla ciebie. To jest nasze aktualne zadanie, puszować tędy i rozbijać kolejne jednostki wroga. Dokładnie w ten sposób, jak to teraz zrobiłem. Napraw tego snajpera. No właśnie, cała energia ci na to, przyjacielu, zeszła niestety. Trudno. Podjedź tutaj. Tutaj nie powinni móc cię... Nie rozpadniecie się cicho tam. Dobrze. Dobrze, lotnictwo ma pełną kontrolę nad teatrem działań. Czyli ten front też zaraz będziemy mieli ogarnięty. I został nam już tylko ten front, gdzie musimy się przebić. Jeśli tak... Ranger, podjedź tu. Mrówka, przesuń się tutaj. MacPick, podjedź proszę i usuń ten złom. Dobrze, świetnie. I teraz tak, jeden łazik i drugi łazik zaraz za nim. Sępy supportują. MacPick, dawaj za łazikami i czyść ten złom, tak żeby mogły od razu przejechać. A z tyłu niech jedzie zaopatrzenie w postaci stacji przekaźnikowych. Dobrze, konwój stacji przekaźnikowych jedzie, lotnisko jest postawione, więc w razie czego mamy gdzie tankować nasze śmigłowce. A my zbieramy kolejne stacje przekaźnikowe i wieziemy je do dostarczenia gdzie? Do dostarczenia tu, żeby stąd stacje przekaźnikowe ruszyły tutaj i zaczęły budować drugą linię energetyczną w tą stronę, żeby zasilić te mrówki, żeby zbudować tutaj zaopatrzenie w prąd. Dobra, kończymy turę. Uszkodzona jednostka. Kurczę, jeszcze zdążyli coś mi zaatakować. Ale jest okej. Jest okej.
bo przeciwnik nie da rady nas już zatrzymać. Bo właśnie zamknął się front wokół nich. Nie mam już czym strzelać. Ruszam w drogę. Dobrze. Ten obszar frontu właśnie się zamyka. A tym samym łączą się właśnie dwa fronty. I przeciwnik jest w ciężkiej dupie. Czyli to, co lubimy najbardziej. Kiedy nagle moje jednostki znajdują się wszędzie, a przeciwnik nic z tym nie może zrobić. Bo jak widzicie, właśnie zawalił im się front na tym odcinku. Mam pełną kontrolę nad powietrzem. I teraz możemy przesuwać się dalej. Uszkodzona jednostka. Jestem w drodze. Gotowości. Zabić tą piechotę. To jest BPP. To jest jak nic BPP. Dobrze, już dostają w stacje energetyczne. Już jest dobrze, już to mamy. Przesunąć naszą logistykę bliżej. Ten transporter niech stąd się zabiera, niech ucieka. A my masakrujemy dalej. Dobrze, otoczyć, przygotować się do oblężenia. Zdecydowanie poza zasięgiem. Ale najpierw musimy oczyścić cały tamten obszar. Tam nie będzie dużo wroga. Tam może być raptem trochę oddziałów piechoty, więc nie ma się czym przejmować. Spokojnie to sobie wyczyścimy. I wtedy dobijemy port lotniczy. Bo tu teraz nie o port chodzi. Chodzi o przygotowanie teraz terenu pod kolejną ofensywę, która przyjdzie w trzeciej misji. Mają radar. I ten radar będzie trochę problematyczny, bo ja nie mam... Znaczy ja mam tam lotnictwo, ale problem w tym, że moje lotnictwo nie ma już prawie w ogóle paliwa, więc on zaraz, ten śmigłowiec, nie za bardzo będzie w stanie cokolwiek strzelać. Dobrze, my na razie zbieramy stacje przekaźnikowe energii i przerzucamy je w pobliże. W pobliże czego? W pobliże tego frontu, gdzie jechały łaziki i sępy. Nie, poprawka. Nie w tą stronę. W tą stronę. Tutaj przerzucamy.
stronę portu lotniczego, tak? Bo to jest ta partia. Partia na ten obszar jedzie tutaj. Dobra, i zaraz też to lotnisko trzeba będzie tutaj dowieźć. Ale to zaraz, w następnej turze. Jest doskonale. Wróg jest w takiej rozsypce, że my sobie spokojnie teraz tutaj możemy zbudować przyczółek. Spokojnie możemy rozstawić czołgi, łaziki. I możemy przygotować się do kolejnej misji, która będzie dosyć trudna. Znaczy jest trudna, jak się nie wie, jak ją zrobić. Ona jest nie tyle trudna, co... Trzeba po prostu wiedzieć, jak zrobić tą misję. Ale jak się wie, jak ją zrobić, to ona nie jest trudna. Zniszczcie ten złom. Z niego nie można przejechać. Dobrze, świetnie. Jedziemy w dół. To tylko zadraśnięcie, nie mam 3/4 HP. Chciałbym, żeby moje jednostki w innych grach były takimi twardzielami. A nie jak na przykład w XCOMie. O nie, mam całe HP. Po chwili, o nie, został mi jeden punkt HP. Dobrze, tamten front jest już zamknięty. Jedziemy dalej. Jest łazik. Łazik, do którego nijak nie mam dostępu. Po chamsku się tu schował ten łazik. No i to tyle, jeśli chodzi o łazika. Gdzie byli snajperzy? Tym miałem snajperów. Dobrze, jedziemy. Znaleźć całą piechotę. Znalazłem piechotę. Uszkodzona jednostka. To mi nie wygląda najlepiej. Drogę, tylko wskaż jaki chce. Dobrze, świetnie. Czołgi, zapraszam do przodu. Mi jeden czołg niech jedzie. Albo dwa niech jadą. Będą doskonałym rozpoznaniem. Piechota nie ma szansy z czołgami. Więc niech czołgi jadą. A węże niech dobiją wszystko. Mamy ciężką piechotę. Możemy też zacząć już powoli ostrzeliwać wraży port. Dawać mi tu nieprzyjaciela. Niestety kończy nam się paliwo i ten brak paliwa jest problematyczny. Ale okej. Jest git. Jest git. Przerzucamy kolejne siły i formujemy tutaj przyczółek i bazę tutaj zakładamy, bo tu będzie nasza druga baza. Jesteśmy w drodze. Rozwalcie to, tak żeby nie byli w stanie zobaczyć tu czegokolwiek. Ciśniemy dalej. Tu powinno być teraz miejsce, gdzie... O właśnie, maksymalny zasięg energii. Jadymy! Mrówka. Dobrze, mrówka naprawia.
Stacja, zapraszam. Stacja, niech one płyną już w stronę portu lotniczego i tam będą budować drugą linię energetyczną. A ja zaraz podrzucę jeszcze to lotnisko do naszej nowej bazy, tak żeby to lotnisko było w stanie w następnej misji obsługiwać moje śmigłowce, które tutaj będą bardzo potrzebowały tego wsparcia. Bo jak widzicie, im się kończy paliwo. Wprawdzie to nie jest tak, że one zużywają paliwo co turę na utrzymywanie się w powietrzu, tylko jak wszystkie inne jednostki do strzelania używają energii. Problem w tym, że bez energii to one po prostu w końcu siadają, a jeżeli jakikolwiek pojazd latający siada na ziemi, to on się w tym momencie przestaje liczyć jako pojazd latający, tylko jest jako pojazd lądowy i można go na przykład czołgiem ostrzelać. To jest naprawdę fajną mechaniką swoją drogą. Dobra, kończymy. Dobra, ciśniemy ostatnią turę w tym odcinku tak naprawdę. Tutaj pamiętamy, że... że tam jest radar, który potem trzeba zniszczyć. Ale to nie radar jest zagrożeniem. To piechota. Jak widzicie, tu jest mnóstwo snajperów ukrytych. Ja nie mam zamiaru dać się im wymordować. Dobrze, niech czołgi dokładnie tutaj zbadają cały ten obszar, bo nie chciałbym też mieć w przyszłej misji sytuacji, że ja tu sobie, wiecie, spokojnie przebijam się przez obronę wroga, a tu nagle na moich tyłach wyrasta mi zagrożenie w postaci na przykład dwóch, trzech jednostek piechoty, które zaczynają coś tutaj psuć i rozwalać, nie? To mogłoby być wysoce nieprzyjemne. Dobrze, piechota. Podejście bliżej. Jakieś problemy? Porówka, przesuń się. Dobrze. Płonie. Płoń. Dobrze, a my ciśniemy dalej, żeby założyć nasz posterunek. Tutaj nie widzę żadnej wrogiej piechoty. To jest dobra wiadomość. Tutaj rozstawimy sobie czujkę, żeby ranger w razie czego nas ostrzegł. MacPig, pozbieraj mi ten złom. Tutaj założymy główną część naszej bazy. Budynki są na szczęście w tej grze niezniszczalne, przynajmniej takie, będące częścią otoczenia. Ma to plusy, więcej plusów tak naprawdę niż minusów, aczkolwiek ma to też minusy, bo jeżeli wróg się dobrze między nimi ukryje, to nawet najcięższe bombardowanie nie sprawi, że my się go stąd pozbędziemy. Więc wtedy mamy takie upsi-dupsi, kiedy się nagle okazuje, że trzeba klasycznie przebijać się od jednego budynku do drugiego i walczyć między budynkami. Szczególnie w przedostatniej misji jest to problematyczne, bo przedostatnia misja dzieje się na wyspie Halva, która jest jedną ogromną metropolią i walki tam są bardzo trudne w takich warunkach. Strasznie dużo tych wraków tu zostało, trzeba będzie je potem sobie pozbierać. Zaraz odpoczniesz, spokojnie, żołnierzu.
Dobrze. I statek transportowy. Niech płynie. Dobrze. Tu poprzesuwaliśmy się wszędzie. Tutaj cały front jest już spięty. Mhm. Dobrze, mamy to. I na tym sobie ten odcinek zakończymy, bo jest on już bardzo długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą moi też dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki, gdzie czołgi zeskautują tutaj resztę tego obszaru i wyrżniemy całą piechotę, która tutaj może się jeszcze ukrywać, jednocześnie atakując cały czas ten port lotniczy. W międzyczasie tu będziemy budować naszą bazę, przygotowując też miejsce dla samolotów transportowych, które zajmują trochę miejsca, więc lepiej tutaj mieć, między one zajmują tyle miejsca co te 6 kratek, więc no trzeba będzie trochę tego miejsca przygotować. Gdzieś tu też postawimy lotnisko, żeby móc je tankować i żeby móc też przy okazji zatankować te śmigłowce. MacPiki pewnie będą jeździć, będą zbierać tutaj ten złom, a my w międzyczasie też dowieziemy statkiem nasze stacje przekaźnikowe energii. Próbujemy je gdzieś tutaj podłączyć do naszej sieci, żeby tędy pociągnąć prąd. Ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.